Witam w wrocławskim magazynie miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Oto co dziś przygotowaliśmy w programie. Piłkarski turniej. Rozmowa dnia. Na boisku bocznym Stadionu Miejskiego imienia inowrocławskich olimpijczyków odbył się zimowy turniej piłki nożnej drużyn amatorskich w ramach aktywnych ferii z OSIR. Impreza cieszyła się dużym powodzeniem. Jest dużo zawodników, dużo drużyn. Widać, że chłopaki chcą grać i podoba im się ten turniej. Czy to tylko Inowrocław, czy drużyny z, nie wiem, z powiatu, może nawet z dalszych rejonów? Wydaje mi się, że tutaj jest jakaś grupa też spoza Inowrocławia, z tych mniejszych miejscowości naokoło. I jakim systemem grają? Ile tych meczów dzisiaj rozgrywacie? Znaczy tak, jest 9 drużyn, podzieleni są na dwie grupy. W jednej są 4 drużyny, w drugiej jest 5. Mają teraz fazę grupową, później z grupy, każdej grupy wychodzą dwie drużyny. Jest półfinał, tak i finał i walka o trzecie miejsce. Jedną z drużyn, która wzięła udział w turnieju, była ekipa pod nazwą Lacze Mojżesza. Chyba nie pierwszy wasz turniej, tak kojarzę nazwę. Nie, my stary wyjadacze już tutaj przychodzimy rozwalić, wygrać wszystko. Pierwszy mecz do mnie wyszedł, drugi odrobiliśmy, wygrana, trzeci z familiadą o wyjście. Mhm. Jak oceniacie swoje szanse tutaj na, powiedzmy, wysoko mierząc, zwycięstwo w turnieju? To mi się wydaje tak 99%, że wygramy. Mhm. I jak się gra dzisiaj? Zimowy to turniej w końcu. Powietrze takie rześkie, ciężkie, ale fajnie, fajnie. Można pograć, ja się nie męczę, bo na bramce stoję, więc to moja drużyna za mnie biega. Podoba mi się, lubię pograć na tych turniejach, dzikich znajomi wokół, wszystko można fajnie porywalizować. I zawsze wygrywamy. No to pięknie. Skąd drużyny? Tutaj znacie się? Tak, to Inowrocław, koledzy ze szkoły, z podwórka, coś z klubu poprzedniego. To przede wszystkim dobrej zabawy życzę. Dziękujemy i wygramy. Ostatecznie wygrał zespół Niebieska Elita. Rozmowa dnia. Dziś w naszym studiu gościem Paweł Błaszczak. Witam bardzo serdecznie. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Szanowni państwo, 20 lutego rozpoczynają się zapisy do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Inowrocław. I spróbujemy państwu wyjaśnić tak krok po kroku, jak wygląda właśnie zapisywanie dziecka do szkoły. I nasz gość, mam nadzieję, nam w tym pomoże. Panie dyrektorze, do jakiej szkoły w Inowrocławiu można zapisać dziecko? Czyli mamy dziecko, gdzieś mieszkamy, gdzie my mamy się zgłosić? Najlepiej zobaczyć, w jakim obwodzie zamieszkujemy, czyli to jest takie podstawowe kryterium, jeśli mówimy o zapisaniu dziecka do szkoły podstawowej, czyli nasz siedmiolatek, który szczęśliwie ukończył właśnie zerówkę, za chwilę będzie ją kończył, odnajdujemy w spisie ulic, gdzie nasza ulica należy. To reguluje uchwała Rady Miasta, wyznaczająca obwody dla poszczególnych szkół podstawowych. I na podstawie tego udajemy się do szkoły obwodowej i tam dziecko zapisujemy. Natomiast jeśli chcielibyśmy zapisać dziecko spoza obwodu danej szkoły, to jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, to jak najbardziej takie dzieci są wtedy przyjmowane, ale to jest kolejny krok w tym procesie rekrutacji, czyli pierwszeństwo w zapisie mają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Czyli można tak jakby spróbować, można złożyć więcej tych wniosków, tak? To znaczy w przypadku dzieci z obwodu wystarczy złożyć zgłoszenie. To nie jest wniosek o przyjęcie, tylko zgłoszenie dziecka do szkoły. Natomiast w przypadku tych dzieci spoza obwodu składamy wniosek o przyjęcie. To jest taki sam dokument, tylko dwie nazwy. Dla dzieci z obwodu to jest zgłoszenie, czyli zgłaszamy, że zamieszkujemy w tym obwodzie i zgłaszamy je do szkoły obwodowej. Natomiast dla dzieci spoza obwodu to jest wniosek i wtedy te dzieci są też przyjmowane w kolejnym etapie rekrutacji, czyli tym, kiedy są wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu. Czyli dziecko trafi na pewno do jakiejś szkoły, do obwodowej na 100%, natomiast w przypadku tych innych, w zależności od miejsc. Do obwodowej to nawet na więcej niż 100%. Musi być przyjęte, także miejsce dla każdego dziecka jest w szkole podstawowej. Zatem jakie dokumenty trzeba złożyć, gdzie złożyć te dokumenty i do kiedy, w jakich terminach? Dokumenty składamy, tak jak pan już wspomniał, od 20 do 24 lutego. Składamy je najczęściej w sekretariatach szkół. Te sekretariaty w tych dniach będą czynne w godzinach od 7:30 do 16:00 i
tak jak mówiłem przed momentem, w przypadku dzieci z obwodu to jest zgłoszenie, w przypadku dzieci spoza obwodu to jest wniosek. Ten dokument ma taką samą formę, w nim wymieniamy te same dane, tylko po prostu adres zamieszkania jest albo w obwodzie szkoły, albo poza. Zakładamy, że wszyscy wnioski gdzieś złożą, ale co by się stało, gdyby ktoś z jakiegoś powodu wniosku nie złożył? W sensie, czy jest możliwe, czy ktoś to nadzoruje, czy jest możliwe, że dziecko nie trafi do żadnej szkoły? Nie ma takiej możliwości. Kontrolowanie obowiązku szkolnego spoczywa na barkach dyrektora szkoły podstawowej, w której obwodzie dane dziecko zamieszkuje. Ten obwód ustalany jest na podstawie wykazu z ewidencji uzyskanego w Urzędzie Miasta i jeśli ktoś, mówiąc tak już kolokwialnie, nam się nie odhaczy z tego obwodu, to wtedy zaczynamy poszukiwania, czyli w pierwszej kolejności szukamy w sąsiednich szkołach podstawowych. Jeśli nadal nie znajdujemy tego dziecka, to wówczas wysyłamy takie wezwanie czy zaproszenie do tego, żeby do szkoły się dziecko zapisało. Ale czy rodzic na przykład powinien, jeśli zgłosi dziecko do szkoły spoza rejonu, powinien poinformować tą szkołę, czy to robi dyrektor tej szkoły, do której dziecko jest przyjęte? To znaczy w pierwszej kolejności robi to rodzic. Natomiast, tak jak mówię, my między sobą, między szkołami rozmawiamy na ten temat i tutaj jest taka praktyka przyjęta, że informujemy się nawzajem, że są dzieci spoza obwodu, czyli z sąsiedniej szkoły i taki wykaz sobie również przekazujemy. Warto chyba też wybrać się na drzwi otwarte. W przypadku ósemki to bodajże 14 lutego, ale wszystkie inne inowrocławskie szkoły też mniej więcej w tym terminie mają takie drzwi. Moje pytanie jest takie, co można w takich drzwiach, że tak powiem, dobrego doświadczyć, czego rodzice się dowiedzą? No, będziemy starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania, rozwiać wszelkie wątpliwości. Tak to zwykle bywa, że szkoła, dopóki dziecko do tej szkoły nie zacznie uczęszczać, jest nam znana tylko z zewnątrz. Te drzwi otwarte są właśnie takim momentem, kiedy można zobaczyć szkołę od środka, czyli można sobie zobaczyć warunki, w jakich w danej szkole odbywa się nauka, obejrzeć sale lekcyjne, salę gimnastyczną, inne pomieszczenia w szkole, świetlice na przykład, zobaczyć, jak jest zorganizowany taki codzienny ruch w szkole. Podczas takich drzwi otwartych pojawiają się również propozycje zajęć dla tych naszych najmłodszych, dla kandydatek i kandydatów, takich przykładowych zajęć czy fragmentów zajęć, gdzie mogą sobie zobaczyć, jak pracujemy. No i na tych drzwiach otwartych można też spotkać te trochę starsze dzieci, które były na drzwiach otwartych rok, dwa lata temu, jeszcze wcześniej, które też chętnie opowiedzą, jak się w tej szkole czują, co im się podoba. Pewnie też co nie, bo to jest też taka możliwość, żeby na żywo, na bieżąco się dowiedzieć, co, jak i dlaczego. Jest taka część, w przypadku naszej szkoły jest taka część, gdzie jest spotkanie z kimś z nas, najczęściej ze mną, z dyrekcji, i tam też mówimy właśnie o tych rzeczach. Jak obwód, jak złożyć wniosek, w jakim terminie, kiedy będzie lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia, kiedy będą ci, którzy do szkoły zostali przyjęci, nie zostali. Praktyka ostatnich lat, i tutaj każda szkoła też robi to inaczej. Praktyka ostatnich lat u nas w szkole jest taka, że w tym pierwszym etapie rekrutacji nie przyjmujemy do danego oddziału, czyli do klasy A, B bądź C, tylko jest rekrutacja do szkoły. I dopiero ten podział na oddziały następuje w kolejnych etapach rekrutacji. W przypadku waszej szkoły też oprócz rekrutacji do klas pierwszych jest rekrutacja do klasy czwartej sportowej i klasy siódmej dwujęzycznej. Rozumiem, że tam są jeszcze jakieś dodatkowe wymagania. Tak, tutaj mówimy o dodatkowych wymaganiach i zaczynając od klasy sportowej. Te kandydatki, ci kandydaci, którzy do tej klasy będą się ubiegali o przyjęcie, oni są zarówno ze szkoły podstawowej nr 8, jak i ze szkół na terenie miasta mogą tak sobie zadecydować, wybrać naukę w takiej klasie. Proces rekrutacji rozpoczyna się tak jak w przypadku klas pierwszych od złożenia wniosku i zgłoszenia w zależności od tego, czy dziecko uczęszcza do klasy trzeciej w danej szkole, czy nie. Jeśli uczęszcza, to składa zgłoszenie, jeśli jest spoza, składa wniosek. No i w kolejnym etapie jest test sprawności fizycznej, takie próby sprawności fizycznej zgodnie z międzynarodowym testem sprawności fizycznej. My publikujemy na swojej stronie. Do tych prób można się przygotować, można sobie je zobaczyć. Wymagamy także takiego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia nauki w klasie sportowej. To nie jest
zaświadczenia od lekarza sportowego. No i wynik tych prób decyduje potem, jak dalej ta rekrutacja się potoczy. Wyniki sprawności fizycznej są podawane w punktach, przeliczane na punkty, tam jest próba siły, próba szybkości, próba wytrzymałości, próba gibkości. To takie nazwy może trochę budzące niepokój, ale to są naprawdę proste elementy, jak bieg wahadłowy, bieg na dystansie 50 metrów na przykład, czy skłon w przód stojąc na krzesełku. Także to są takie rzeczy. A druga opcja, czyli klasa dwujęzyczna. Tutaj mówimy o teście predyspozycji językowej, który też determinuje dalsze kroki w procesie rekrutacji. To jakbyśmy już chyba wyczerpali temat rekrutacji dzieci polskich, ale mamy też i również w Inowrocławiu sporo dzieci z Ukrainy i jak w ich przypadku wygląda, do jakiej oni mają się zgłosić szkoły? No, w przypadku dzieci ukraińskich tutaj też jakby pierwszym kryterium jest to kryterium obwodowe, no bo są w Inowrocławiu i gdzieś mieszkają, to każda ulica w Inowrocławiu jest przypisana do jakiejś szkoły i to jest pierwsze kryterium, natomiast mogą złożyć zgłoszenie czy wniosek do każdej ze szkół i myślę, że w przypadku tych szczególnych uczniów ten wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony. Istotne jest też, na jakim poziomie komunikują się w języku polskim już. Jeśli mówimy o dzieciach w klasach pierwszych, czy kandydatach do klas pierwszych, którzy chodzili na przykład już do przedszkoli w Inowrocławiu, no to myślę, że już tego problemu nie będzie, bo ta bariera językowa jest już dla nimi. Jeszcze na zakończenie, panie dyrektorze, zapytam o to, jak te właśnie dzieci z Ukrainy zaadoptowały się w szkołach i w ósemce, i pewnie pan ma orientację w innych szkołach. Czy ten eksperyment jakby się udał? Czy ten system wdrożenia tych dzieci w naszą naukę udał się? Trudno mi temu, który organizuje trochę ten system, się wypowiadać na ten temat, natomiast wszystkie te dzieci trafiły do oddziałów połączonych z swoim wiekiem, czyli gdzieś tam próbowaliśmy je umieścić w oddziałach w zależności od tego, w jakim były wieku. Myśmy przyjęli też taką zasadę, że jeżeli w danym roczniku jest więcej niż jedno dziecko, to one staraliśmy się, żeby trafiły wspólnie do jednego oddziału, żeby się też pewniej i bezpieczniej czuły. Nie ma oddziałów przygotowawczych, czyli uczęszczają na zajęcia z oddziałem w danym roczniku. Organizujemy dla tych dzieci dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego w zwiększonym wymiarze. One uczą się dodatkowo. My mamy to szczęście, że zajęcia prowadzą również panie, które są po filologiach, nie tylko polskiej, ale i tych obcojęzycznych. Także ta bariera jest trochę łatwiejsza do przełamania. Natomiast no, obserwujemy spory ruch tych dzieci. One przyjeżdżają, wyjeżdżają. Polska jest też dla nich takim miejscem przystankowym. Trochę są jakiś czas u nas, potem jadą dalej gdzieś tak jak je los tam pokieruje. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i no, wyjaśnienie nam, jak będzie wyglądała tegoroczna rekrutacja do szkół, która, przypominam, w Inowrocławiu zaczyna się 20 lutego, a moim Państwa gościem był Paweł Błaszczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8. Dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.